Redakcję Arendo.pl wspiera sklep Oleole. Elektronika w internetowej cenie. Wyobraź sobie taką sytuację. Tworzysz grę na jeszcze świeży i bardzo ograniczony technologicznie sprzęt. Wychodzi naprawdę niezły tytuł, który bardzo podoba się graczom. Więc bierzesz całe nabyte doświadczenie i tworzysz sequel, który naprawia wszystkie problemy poprzednika i w zasadzie definiuje szczyt możliwości przenośnej platformy Nintendo. Powstaje prawdziwy hit. I przychodzi czas napisać trzecią grę serii. Logika nakazuje wziąć dorobek części drugiej i doszlifować go na maksa, by zadowolić miłośników cyklu. Prawda? Cóż, nie, jeśli jest się Nintendo. Super Mario Land 3 to jeden z bardziej niecodziennych sequeli w historii. Gra, w którą nie gra się jak w Mario. Gra, która nie ma z hydraulikiem zbyt wiele wspólnego. Gra, w której mimo tytułu Mario nawet nie występuje. A mimo to jakimś cudem to się udało i Wario Land było, jest i pozostanie jedną z najlepszych platformówek nagrowego chłopca, jednym z najcieplej wspominanych tytułów czasów przed wymyśleniem kolorów. A było to tak. Jak wiemy z zakończenia Super Mario Land 2, Marian wykopuje złego Wario ze swoich włości. Ten, wciąż zazdrosny o to, że sąsiadowi się tak dobrze powodzi, decyduje zarobić na własny zamek. Najlepiej jeszcze większy niż ten Mario. Przez zarobić mam oczywiście na myśli ukraść. Wario udaje się na wyspę kuchenną, gdzie piraci cukru brązowego ukryli swoje cenne łupy, w tym przemyconą z grzybowego królestwa złotą figurę księżniczki Peach. Bohater planuje dokonać transferu dóbr doczesnych i zarobioną w ten sposób forsę przekonwertować na własną warownię. Mówiąc, że Wario Land w niczym nie przypomina pierwszej i drugiej części Mario Land, oczywiście trochę przesadzam. Grę napędza bowiem chociażby mocno zmodyfikowany silnik dwójki, a cała przygoda nadal toczy się w tym samym uniwersum, nawiązując bezpośrednio do Grzybowego Królestwa. Sam Marian też pojawia się na ułamek sekundy w zakończeniu, dodatkowo pieczętując powiązanie między seriami. Ale rozgrywka to już inna para kaloszy i ten uwielbiający czosnek nohalowaty, wiecznie zachrypnięty, otyły, złowrogi alkohol... Sorry, trochę się zagalopowałem. Wario. I Wario ma swoją własną stylówę przekładającą się na zupełnie inny, zdecydowanie mniej platformowy, a bardziej konfrontacyjny styl rozgrywki. Arcywróg Mariana jest zbudowany dużo masywniej, przez co porusza się bardziej ociężale i jest mniej zwinny od swojego rywala. Nadrabia to natomiast nadludzką siłą, a w szczególności swoim specjalnym atakiem taranowania wszystkiego z bara. Lekki rozpęd powoli mu nie tylko przywalić przeciwnikom, ale również rozsadzać tak chociażby mury. Wario to człowiek demolka, rozwalający wszystko na swojej drodze. Raz rozpędzonego, naprawdę trudno go powstrzymać. Wrogowie więc nie zakrywają swoich głów kolcami jak w Mario, ale chodzą na przykład z wystawionymi przed siebie spiczastymi włóczniami, bo to w zasadzie jedyna metoda, aby jakoś wyhamować nadciągający kataklizm. Efektem tych zmian jest to, że Wario Land jest grą trochę powolniejszą niż poprzednicy, ale i dużo bardziej różnorodną, uwolniona od ograniczeń oczekiwań tego, czym powinna być przygoda Mario. Poziomy stanowią na przykład mieszankę etapów otwartych, ciasnych tuneli, labiryntów, które należy zwiedzać w sposób nieliniowy, czy małych innowacji dla cyklu w postaci pokonywania plansz na pędzących po szynach wózkach, czy przeskakiwaniu z pociągu na pociąg. No ale ponieważ nasz antybohater nie może być gorszy od swojego poprzednika, tu również pojawia się znany z Mario system znajdziek. Choć te też dostosowane zostały do specyficznego stylu tej odsłony. Zamiast grzybków zbieramy więc dzbanki. Dzbanek z czosnkiem zmienia małego Wario w dużego Wario, a dużego Wario w byka. Tę samą funkcję pełni byczy dzbanek. W formie byka Wario może łatwiej rozbijać cegły i wbijać się w sufit swoimi rogami. Smoczy dzbanek to specjalna czapka ziejąca ogniem, bardzo przydatne do szybkiego rozwalania klocków czy pozbywania się wrogów na odległość. No i na samym końcu power-up najbardziej zepsuty. Dzbanek odrzutowy, zmieniający z paślaka w króliczy odrzutowiec zdolny do niemal nielimitowanego lotu w poziomie. Zresztą, choć Warian odstaje od swojego rywala w akrobatyce, to z nawiązką nadrabia swoimi grubymi, chwytnymi, pazernymi paluchami. Wario ma siłę w łapie i wykorzystuje ją jak tylko może.
a może podnosić przeciwników i rzucać nimi jak kulami do kręgli, czy chociażby zbierać i przenosić olbrzymie klucze do groteskowo karykaturalnych wrót. Oczywiście wszystko to istnieje, bo wiecznie nęcąca żądza pieniądza popycha tego stereotypowego pulchniaczka do zbierania kolejnych monet. Ciekawym mechanizmem są też opcjonalne checkpointy. Te nie są darmowe. Aby z nich skorzystać, musimy wyciągnąć z kieszeni garść swoich cennych monet, więc jest to też fajny element strategiczno-hazardowy. Czy zaryzykujemy przejście dalej z pełniejszym portfelem? Czy może dla bezpieczeństwa lepiej kupić sobie ubezpieczenie? Wyjście z wielu plansz również kosztuje nas monety. A forsa, mamona, zielone, sałata, kapucha są tu przecież kluczem ważniejszym nawet niż życia. Na końcu każdego poziomu zadecydować możemy, czy jesteśmy zadowoleni ze swoich zbiorów, czy może chcemy spróbować pomnożyć swoje zdobycze w grze hazardowej. W tej zdobyć możemy aż 999 monet co etap, albo też wszystko stracić, więc lepiej dwa razy się zastanowić. Zamiast w kasiorę możemy też zainwestować w życia, w drugiej zabawie przypominającej mi trochę, przynajmniej swoim interfejsem, NES-owe Duck Hunt. Ale akurat życia sypią się w tej grze jak z rękawa, więc lepszą opcją jest zazwyczaj generowanie cudownej, kochanej mamony. Uzbierane pieniądze trafiają potem do naszej olbrzymiej skarbonki, by pod koniec gry poprosić Gina łapówką o wyczarowanie nam zamku. Wario nie jest zbyt sprytny. To w zależności od tego, ile uzbieraliśmy forsy, decydowane jest, jakie zakończenie zobaczymy. Prócz pieniędzy, w wielu poziomach ukryte są również warte masę forsy tajne artefakty. Odnalezienie wszystkich 15 i wymaksowanie licznika monet da nam zakończenie najlepsze, gdzie Wario dostaje nie tylko własny zamek, ale wręcz całą planetę. Na bogato. Pomijając całą rozgrywkę, ta może podobać się każdemu bardziej lub mniej niż Mario, kwestia gustu, jest to bez wątpienia najbardziej złożona i pełna zawartości gra trylogii. Samo jej ukończenie zajęło mi ponad 3,5 godziny. To więcej niż jedynka i dwójka razem wzięte. A co więcej, był to dla mnie dopiero początek przygody, a to dlatego, że Super Mario Land 3 jest jeszcze bardziej niż poprzednik grą eksploracyjną. Pełną tajnych przejść, sekretów i opcjonalnych poziomów. A żeby zdobyć najlepsze zakończenie, trzeba będzie też wracać do plansz poprzednio ukończonych, by zbierać więcej monet, czy rozgryzać, jak dostać się do niektórych sekretów, ponieważ niektóre dostępne są na przykład tylko, jeśli skorzystamy w danej chwili z odpowiedniej znajdźki. Ciekawym jest również, że ponieważ monety zmieniły tu kompletnie swoje zastosowanie, musimy je zbierać, a nie wymieniać na życia, w ich miejsce wprowadzono nową walutę – serduszka. Teraz zebranie 100 serc da ważniakowi dodatkową próbę. No i w sumie wychodzi na to samo. Wario Land 3 to gra naprawdę świetna, nawet jeśli daleko odbiegała w premierę od tego, czego na pewno oczekiwali po Super Mario Land fani. To najbardziej dopracowana, rozwinięta i wypełniona zawartością część trylogii. I spodobała się graczom na tyle, że począwszy od Game Boya Color stała się swoją własną serią, sprzedawana już dumnie pod własną banderą jako Wario Land 2. Nie po raz pierwszy w historii Nintendo, ani nawet Mario, bo identycznie było przecież z Yoshi's Island, którego pierwsza część nosiła nadtytuł Super Mario World 2. Ale ten węzeł gordyjski dziwacznego nazewnictwa to już oczywiście temat na zupełnie inną historię.